Cześć, nazywam się Oskar Jursza i witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za wszystkie przesłane drogą mailową pytania odnośnie płyt gresowych i spieków kwarcowych firmy Seal Ceramica. Dzisiaj w tym filmie postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania, jakie do tej pory do mnie dotarły. Jeżeli chodzi o produkty Seal Ceramica o grubości 3,5 mm, 3,5 mm ze względu na to, że są one wzmacniane od spodu wuchlem szklanym, teraz pokażę taką wielką powierzchnię, bo to jest mała płytka o grubości 3,5 mm, tutaj widać lepiej. Są one wzmacniane siatką z włókna szklanego, służy to, działa to mniej więcej jak takie dodatkowe zbrojenie płyty. Tego typu płyty, mimo iż mają zaledwie 3 mm razem z siatką 3,5 mm, można je stosować w każdym budynku mieszkalnym, że tak powiem, czyli nie w miejscach użyteczności publicznej. W przypadku miejsc użyteczności publicznej zalecamy płyty o grubości 5 mm. Tu akurat mam płytę z kolekcji Mur 5, jest to troszeczkę inna, natomiast jeżeli chodzi o tego typu płytki, czyli te monokolory, tak zwane spieki kwarcowe, jest cała gama tych kolorów, które można spokojnie o grubości 5,5 mm układać w miejscach użyteczności publicznej, typu sklepy, banki, restauracje. Nie ma absolutnie żadnego problemu. Ważną kwestią jest to, aby fuga między płytami była zachowana, fuga o grubości przynajmniej 2 mm. Wskazane przez nas jako producenta jest montowanie z fugą wewnątrz 2-3 mm. Jeżeli chodzi o zewnętrzne powierzchnie, od 5 mm wzwyż. Ze względu na różnego typu dylatacje zalecamy na zewnątrz większą szerokość fugi. Płyty, jeżeli chodzi o płyty 3 mm, też padło takie pytanie. Płyty te nie przepuszczają światła, więc tutaj nie ma takiej sytuacji, że można by zastosować jakieś oświetlenie z drugiej strony. Są to płyty wykonane w pełnej masie i dlatego nie ma takiej możliwości, żeby z tyłu można było montować jakieś dodatkowe oświetlenie, żeby oświetlać te płyty. Co innego w przypadku, gdy płyta, tak jak tutaj mamy na przykład, jest odsunięta od ściany, tak? Czyli z tyłu w ten sposób można zamontować płytę, z tyłu można jak najbardziej tutaj zamontować oświetlenie i wtedy otrzymamy taki efekt designerski. Natomiast płyty są to, należy je traktować tak jak płytki ceramiczne, które nie przepuszczają światła. To nie jest produkt ze szkła, jest to produkt wykonany w zupełnie innej technice, czyli należy do nich podchodzić tak jak do płytek ceramicznych. Tak, są mrozoodporne. Można je stosować do wewnątrz i na zewnątrz budynków. Nie ma absolutnie żadnego problemu oraz przeciwwskazań. Dodatkowo są też odporne na promienie słoneczne i mogę dodać jeszcze, że jest gwarancja niezmienności produktu w czasie, czyli produkt za 5-10 lat będzie wyglądał dokładnie tak samo jak w dniu jego montażu. Nie są elastyczne. Należy do tego produktu podchodzić do każdej płytki ceramicznej, która jest produktem stabilnym, że tak powiem, trwałym i nie ulega, nie jest produktem elastycznym, więc nie można tego produktu w żaden sposób wyginać na lewo i na prawo. Jest po prostu produktem do montowania na płaszczyzny prostej, gładkiej. Każda z kolekcji Lightcare posiada też swoje spersonalizowane dekoracje. W przypadku serii na przykład Biston mamy tego typu mozaikę montowaną na siatce z włókna szklanego, która jest jednocześnie produktem elastycznym, o może tak go określmy, i można go już montować na powierzchniach niekoniecznie prostych, tak? Czyli mogą to już być jakieś zaokrąglone ściany, czy na przykład brzegi wanny. W innym przypadku możemy też zastosować mozaikę kwadratową, która jest
właśnie tego typu produktem. Tego typu mozaika, która jest też elastyczna, jest montowana na siatce, dzięki czemu możemy ją spokojnie wyginać na lewo i na prawo. W przypadku spieków kwarcowych o grubości 3 mm mamy też elastyczne, jak widać, mozaiki, grubość 3,5 mm, montowane na siatce, dokładnie z tych samych kolorów, które są dostępne w kolekcji Shades. Płyty gresowe i spieki kwarcowe Seal Ceramicę, czyli mówimy tutaj o produktach o grubości 5,5 mm, przykładowo 5,5 mm, mamy tutaj takie kolekcje jak Woodstrips, Mur 5, Breccia czy Biston, występują w formatach metr na metr, 50 na 150 cm i metr na 3 metry. Są to produkty rektyfikowane. Dodatkowo jedna rzecz jest bardzo ważna, którą muszę podkreślić. W przypadku kolekcji Mur 5 mamy też, za chwilę pokażę całą kolekcję Mur 5, mamy też zwykłe płytki, można tak to określę, o grubości 10 mm w formacie 30 na 60 i 60 na 60. Więc kolekcja Mur 5 jest taką kolekcją bardziej pełną. Natomiast jeżeli mówimy o kwestii gresu technicznego, czyli z kolekcji Lightcare, cały czas cała kolekcja płyt gresowych nazywa się Lightcare, Shades 3,5 mm i 5,5 mm, czyli 3+, bo my ją określamy mianem 3+. Mamy tutaj formaty metr na 3 metry, 50 na 150, 100 na 100 oraz 50 na 100. Jest dużo więcej tych formatów, natomiast nie wszystkie formaty są dostępne w grubości 5,5 mm. Dlatego tutaj należy też zwracać uwagę przy składaniu zamówienia odnośnie formatu i grubości płyt spieków kwarcowych. Oto przykładowa realizacja, jeżeli chodzi o spieki kwarcowe, płyty gresowe o grubości 5,5 mm. Mamy tutaj stopnie zrealizowane, schody zrealizowane w Seal Ceramicę, które wiodą ze sali wystawowej do biur. Jest tu zastosowana płyta o grubości 5,5 mm i tak jak widać brzegi wykończone listwą aluminiową. Jak to wygląda z bliska? Wygląda mniej więcej to tak. Pełną kolekcję, jeżeli chodzi o Seala Lightcare, można znaleźć w specjalnie dedykowanym do tego katalogu. Mur 5 jest jedną z najbardziej rozwiniętych w dniu dzisiejszym naszych kolekcji, gdyż posiada wiele kolorów, znacznie więcej niż Woodstrips, czy Breccia, czy Biston chociażby. Natomiast oprócz tego kolekcja ta jest dostępna w kilku innych formatach, czyli oprócz standardowych płyt, tak jak widzimy, metr na 3 metry, 50 na 150 czy metr na metr, mamy też dodatkowo płytkę 30 na 60 i 60 na 60 oraz metr na metr, tego typu format. Oczywiście o grubości 5,5 mm. Wygląda on tak. Nasze produkty, wszystkie bez względu na kolor, co jest bardzo ważne, mają najwyższy stopień odporności powierzchni na ścieralność. Mówię tutaj o tak zwanym parametrze PEI. W naszym przypadku jest to parametr PEI 5. Oznacza to, że bez względu na kolor danego produktu, danej płyty, nawet jeżeli ona ma grubość 5,5 mm, tylko i aż 5,5 mm, można ten produkt spokojnie zastosować, zamontować na podłodze,
w dowolnym miejscu użyteczności publicznej. Banki, sklepy, restauracje, puby, gdziekolwiek. Tutaj nie ma absolutnie żadnego problemu. Należy też zwrócić uwagę odnośnie jednej bardzo ważnej rzeczy. Są to duże płyty, są to duże formaty, które jak gdyby po ułożeniu ujednolicą daną powierzchnię. Więc eliminujemy też bardzo dla niektórych uciążliwą kwestię związaną z większą ilością fug. Tutaj tych fug jest naprawdę niewiele. Co ważne, to przypominam, nie wszyscy o tym mówią, ja to przypominam, tak powiem, staram się wszystkim przypominać. Minimalna fuga do montażu płyt, z pieków kwarcowych, płyt gresowych, to są 2 mm. 2-3 mm jest to grubość fugi zalecana przez producenta. Cóż więcej można dodać? Produkty są odporne na promienie słoneczne. Oznacza to, że są niezmienne w czasie, czyli ten produkt ułożony dzisiaj za lat 10, 15, 20 będzie wyglądał dokładnie tak samo. Dodatkowo odporność na mróz, czyli automatycznie można ten produkt stosować do wewnątrz i na zewnątrz. W przypadku podłogi należy zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną kwestię. Są to produkty, jeżeli chodzi o sil ceramikę, które nie są produktami antypoślizgowymi, więc montaż na podłodze, na chodniku, jeżeli spadnie deszcz czy też spadnie śnieg, może być dość ryzykowna, gdyż powierzchnia będzie śliska. Jeżeli macie do mnie jakiekolwiek pytania odnośnie tych produktów, odnośnie produktów sil ceramiki, czy są to płyty gresowe, czy są to spieki kwarcowe, proszę zadawać je drogą mailową poprzez moją pocztę na stronie oskariusza.com lub zadawać w formie pytań pod tym filmem. Postaram się na wszystkie pytania odpowiedzieć, wszystkie wątpliwości tutaj rozwiać, jeżeli ktoś jest zainteresowany tego typu produktem.